Witam wszystkich ponownie na wykopkach. Jesteśmy w takim bardzo ciekawym terenie. Oczywiście są to lasy, widzicie z kraju łąki leśny. Dzisiaj to krótki wypad praktycznie, bo ściemnia się. To jest raz, a czy się ściemnia się? Pod względem, że chmury deszczowe, widzicie jakie chmury idą? Chmury deszczowe i śniegowe. Ostatnio też się wybraliśmy, nie dojechaliśmy. Oczywiście wszyscy oglądali kolekcję kolegi. Część drugą tej kolekcji też będę przedstawiał. Teraz tutaj ten kawałeczek takiej łąki, oczywiście przed laskiem, do przejrzenia, no jakaś godzinka, dwie góra. No to do pierwszego dołka. Jest pierwszy dołek. No, trochę głębokawo to było. No i jest pierwszy pancik, łuska. Łuska zbita. Nie jest to pepeszka, tylko coś innego. Malutki kaliber. Jakiś pistolecik prawdopodobnież. No, dosyć ciemno jest, żeby napisy odczytać. Ale coś ciekawego. Dobra. Do następnego. Widzicie? Jaki miałem sygnał silny. Kawałek blaszki jakiś. 30. Coś. Aluminium. 30 równo. No i zobaczcie co jest. Zaraz patrzymy. O kurde. Bozia. Aha. Poczyścimy. O, Matka Boska Częstochowska. Chyba. Pamiątka. Kiepsko widać. Pamiątka chyba z Częstochowy. Pamiątka z Częstochowy. Częstochowy. Tak, pamiątka z Częstochowy, tylko że brudne jest i. Ładny pancik. Pod spodem wybicie. Tutaj była chyba prawdopodobnież stopka druciana do stawiania, chyba tak, w ten sposób. Dobra. Fajny fant, super. Idziemy dalej. Na razie, do następnego. No, już jest prawie, że ciemno. Przed chwilą nagrałem dwie blachy, znaczy się wykopałem dwie blachy cynkowe, a teraz sygnał taki 18. Zaraz zobaczymy co to jest. Kurde. Już prawie nic nie widać.
automat. No dobra, nic tu nie widzicie, bo jest ciemno praktycznie. Jak myślicie, co się trafiło? Krótka łuska, ale taka dziwna. Dziwna ta łuska, bo to tak jakby od Mosina, ale tak krótka trochę na Mosina. No nic. Widzicie, ciemno się zrobiło. Nie widać nic. Dobra. Myślę, że to jeszcze jakiś tam jeden dołek, albo kończymy, zobaczymy jak to będzie. No cóż, no mówię, krótki wypad, długo nie pochodziliśmy, ciemne chmury naleczmy. Zobaczymy, co jeszcze może coś wyskoczy. Słuchajcie, jest już ciemno, naprawdę. Zaraz tu podświetlę tym pointerem. Nic nie widać. Było coś widać. Zobaczcie. O. Ale to i tak nic nie widać. No. Nie widzę nic. Kurczę. Chyba nic nie widać. Dobra. Pokażę wam tak może. O. Jest guzik. Jest guzik i praktycznie nie ma co dalej. To co wykopię, to wam pokażę później na podsumowaniu, bo to jest bez sensu. Się tak ciemno zrobiło, że nic nie widać. Znaczy się bynajmniej ja widzę, ale nie mam podświetlenia żadnego. Dobra, do następnego. No i podsumowanie robimy. Praktycznie to chodziłem ponad prawie około 3 godzin i powiem szczerze, że rewelacji nie było. Zobaczcie, tu samo śmieci, to jakiś taki dziwny ołów z przelotką. Nie widziałem takiego nigdy jeszcze, o co tu chodzi. No śmieci jakieś tam zupełnie, to od jakiejś anteny aluminium czy coś. Wszystko po ciemku już było zbierane dalej. Tu macie, to chyba jest fant dzisiejszego dnia. Pamiątka z Częstochowy. Matka Boska Częstochowska. Aluminium, takie. Brakuje tylko nóżki. No i zobaczcie tutaj, co tu jest jeszcze. Gwóźdź taki starodawny, ułamany kawałek. Podkowa stara, jak widzicie. I to jest ciekawe. Tu w środku gwint jest, widać. To było kółko nakręcane na jakąś oś do jakiegoś wózka. Nie wiem, czy do jakiegoś nieprzypadkiem działka. Kiedyś coś takiego widziałem. Troszkę może za małe te kółka, ale może to jest to właśnie. No i to te wózki, co widzieliście, znaczy jedną widzieliście, drugą tą mauzerowską, proszę bardzo. Teraz widzicie od Mausera. To prawdopodobnie, że to jest Mosin z taką wszelaką podstawą. Taka kula muszkietowa, dosyć spora, klamra musiężna od jakiegoś pasa, nie ma tutaj sygnatur, jest gładka musiężna. Ciekawy guzior, tylko aluminium, myślałem, że to srebro, pod spodem dziwny taki trochę,
Może to współczesny, nie wiem co to jest. Ale taki guzik jakby. No i monetki. Powiem tak. Najlepsza moneta to chyba ta. Fryderyk Wilhelm. Ale ona jest zarysowana i tak nie wiem, czy ją przypadkiem nie przejechałem łopatką, bo świeci się. Na wierzchu leżała. I to jest moneta dosyć rzadka, bo to jest szyling pruski. Nie wiem, tam 1810 bodajże widać datę. Szyling. Jedna kopia, jak zwykle. 1901. Boratyneczka. No, boratynka jest taka ciekawa, że po piersie Jana Kazimierza jest przesunięte. O. Tak tutaj trochę. Jest to koronny boratynka z orłem. Dwa te, nie wiem, halerze, czy jak tam, Austria, austriackie. Daty tutaj nie widzę zbytnio. 1800 też któryś. I jeden grosz. 1800 chyba 12 trzeba by poczyścić. Księstwo warszawskie. Herb widać. No i medalik. Aluminium, szklaplesz, ale jest tak brudny. Trzeba by może go doczyścić, to tam coś będzie widać. No i to by było wszystko. Na dziś. Oczywiście skromnie, co prawda, no ale widzieliście, że ciemno się szybko zrobiło. Bardzo jestem ciekaw, czy to może być jakieś kółko od jakiejś takiej armatki, czy coś od, no nie wiem, nakręcane na oś. Może ktoś wie, to coś napisze. To do następnego w takim razie spotkania i usłyszenia. Trzymajcie się. Po wyczyszczeniu tak wygląda szkaplerz. Myślę, że jeszcze w miarę. Przyzwoity. Po umyciu patyna zeszła.